wraca na terenowe bezdroża. Niedawny mistrz skoków narciarskich rozpoczyna przygotowania do trzeciego startu w rajdzie Dakar. W tegorocznym był 15. Jechał bardzo dobrze i jest uznawany za nadzwyczaj zdolnego kierowcę, ale ma w stosunku do siebie dużo pokory. Nieźle zaczynało mi iść na wydmach, choć parę razy się zakopałem i to wiem, że to było z mojej winy. Więc już od jutra we Włoszech Małysz zabiera się do ciężkiej pracy. Nie siedziałem w samochodzie rajdowym od Dakaru. Mam nadzieję, że nasza Duma jest dobrze przygotowana i dalej będzie się mi tak go prowadzić, ten samochód, jak prowadziło się na Dakarze. Kilkanaście Dakarów przejechali Jacek Czachor i Marek Dąbrowski, zawsze na motocyklach. Tym razem stworzą załogę samochodową. Podchodzą z dużym respektem, bo pamiętają swój dakarowy debiut w 2000 roku. Cała Polska pokładała na nas nadzieję, ale na ulicach Dakaru, skąd był start tego rajdu, już byliśmy zgubieni. Przeszło 20 minut, szukaliśmy w ogóle wyjazdu i dobrej ulicy, a co dopiero później się działo na pustyni, to tylko my wiemy. Pora zatem na nową naukę. Jazdę samochodem terenowym Dąbrowski i Czachor będą poznawali na bezdrożach Dubaju.